Przez lata był jego największą miłością, aż w jego życiu pojawiła się nieskazitelnie piękna kobieta. Teraz to ona jest dla niego najważniejsza. Przysporzył mu niebywałą sławę, choć dalece mu do brylowania na salonach. Niemniej, rzesza jego fanów stale rośnie, co z kolei prowadzi do tego, że i zainteresowanie wokół komika wzrasta. On jednak niechętnie chwali się życiem prywatnym, starając się trzymać bliskich z dala od blasku fleszy. Mimo to postanowił zrobić wyjątek i na łamach mediów społecznościowych pochwalić się bardzo młodą partnerką. Nie jest już jego największą miłością. Ulubieniec Polaków pochwalił się ukochaną Grzegorz Halama jest jednym z najpopularniejszych polskich kabareciarzy. Polacy pokochali go od pierwszej chwili, gdy tylko stanął na scenie. Rosnąca popularność pozwala mu od lat utrzymywać wysoką pozycję w świecie kabaretu. Choć satyryk skrupulatnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych, na próżno szukać tam osobistych wzmianek. Pięćdziesiątlatek nie miał szczęścia w miłości, choć jeden z jego związków dał mu największe szczęście, został ojcem. Halamie wciąż jednak brakowało ukochanej osoby u boku, a po długiej samotności jego marzenia w końcu się spełniły. Kabareciarz zamieścił na swoim Facebooku zdjęcie z partnerką, wyraźnie podkreślając, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Kim jest jego ukochana? To niejaka Klaudia Synak. O 21 lat młodsza od Halamy partnerka jest młodsza nawet od jego córki. Miłość, najlepszy lek na koronawirusa. Napisał Gwiazdor. 2. Choć różnica wieku między zakochanymi mogła wzbudzić spore poruszenie opinii publicznej, fani kabareciarza okazali się wyrozumiali, życząc parze szczęścia w miłości. Pod postem pojawiło się wiele ciepłych słów i gratulacji. Być może, dzięki zamieszczeniu tego zdjęcia, Halama chętniej będzie od teraz ujawniał szczegóły ze swojego życia prywatnego w sieci. Źródło: